No i witam. Mamy niedzielę, czyli mamy ostatni dzień naszej wycieczki. No i już wracamy sobie do Wrocławia, ale oczywiście nie bezpośrednio, bo bez sensu. Więc jechaliśmy sobie z autostrady do takiej miejscowości jak Skwierzyna. A to dlatego, że podobno jest tutaj bardzo ładny ryneczek. A jest to w drodze do Wrocławia, jest to przy autostradzie. No więc zjechaliśmy sobie, żeby pooglądać. I oto jak przewodniki nas okłamują. Miał być ładny rynek. A tak naprawdę to jest tylko to. No i tam jest jeszcze jakiś deptak, to się przejdziemy niby tym deptakiem. Bo tutaj chyba można dojść do rzeki. Z tego co wyczytaliśmy, to zobaczymy chociaż jak to wygląda nad rzeką. Są tu stare domy, no bo ten jest na przykład z 1909 roku. A okej, okay. I tam są wały, czyli tam chyba jest rzeka. To przejdziemy się chociaż nad rzekę. No to się jeszcze okazało, że musimy przejść przez most na drugą stronę rzeki, gdyż tam jest park rybny, cokolwiek to znaczy. Nie no, chyba znaczy po prostu to, że tam są rzeźby ryb. To idziemy. No i wielki fajny pałacyk nad rzeką, który jest hotelem i restauracją, więc napijemy się kawę. O, zimno dzisiaj jest jak cholera. Piękna pogoda, no ale jak widać wszystko pokryte szronem. To prawda, jest dopiero 10, więc słońce jeszcze jest dość nisko. Ale taka zima to nie zima. Dobra, idziemy przez most, idziemy do parku i zobaczymy co ten park ma do zaoferowania. W każdym razie jedziemy jeszcze do jednego miasta, trochę większego, też przy autostradzie. No ale tam będzie zamek do oglądania, więc mam nadzieję, że chociaż zamek sobie obejrzymy. No to teraz trzymajcie się skarpet, bo was wyrwie normalnie z butów. Dotarliśmy do parku rybnego. No wow. No cóż, atrakcja tutaj tego miasta. No ale... to w końcu nie jest jakoś turystyczne miasto. Tak więc czego się spodziewać? No i takie ciekawostki. Tak więc nic ciekawego tak naprawdę. No ale cóż, jak mówiłem, to jest po drodze w sumie do domu. No to sobie po prostu zjechaliśmy z autostrady. No i teraz sobie po prostu pojedziemy do drugiego miasteczka, w którym będzie zamek do zwiedzania, to przynajmniej tyle. Mam nadzieję, że będzie otwarty, bo w sumie jest niedziela. To zobaczymy.
No to idziemy sobie jeszcze takim deptaczkiem do jakiejś tajemniczej wieży. Zobaczymy, co to jest. No i powoli będziemy sobie jechać dalej. No bo tu tak naprawdę to niewiele jest do oglądania. I w drodze na tajemniczą wieżę znaleźliśmy spichlerz stary. No, bardzo fajne. No, my się tak pamiętamy po tych uliczkach. A za zakrętem mamy chyba jakiś stary kościół. No tak trochę pod słońce, ale to wygląda jak wieża z Władcy Pierścieni. Tak, coś tu jest do zwiedzania. Mamy taki stary gotycki kościół z potężną wieżą. I z wieży mamy takie fajne przejście do kościoła, takim mostem. No i dotarliśmy do kolejnego miasta, tym razem to jest Międzyrzecz. I to już będzie ostatnie miasteczko, które zwiedzamy. I to wygląda dużo fajniej. Nie dość, że mamy tutaj kupę szlaków rowerowych i dlatego mówiłem, że trzeba wrócić tutaj z rowerem. No to mamy jeszcze szlak Jakubowy. A my sobie idziemy do muzeum. I na dodatek jeszcze, jakby było mało tych szlaków, to tutaj mamy szlak kajakowy. I tak jak mówiłem, zakochani jesteśmy w tym województwie. Dlatego mówiłem też, że tu wrócimy.
Na pewno poniżej 30 zadawanych. Ogromna większość jest zatem niewolności przyznego, bo nie jest to silnik, który teraz jest dni, także ma teraz lżej. A szczerze miałem dzisiaj problemy jak gości. Nie było to oczywiście, że to był kropel, to jest fotografia, to jest to. No i taka wycieczka, bardzo fajne muzeum, bardzo fajny zameczek i jak pan powiedział, bardzo nietypowy zamek, jeśli chodzi o Polskę, dlatego że zamki z takimi wieżami najczęściej właśnie były budowane gdzieś tam we Włoszech, w Hiszpanii, więc jak na nasze standardy to nietypowy zamek, tak więc w sumie to są ruinki, bo tam w środku, jak widzieliście, niewiele było, natomiast warto sobie go obejrzeć. No, my sobie jeszcze przejdziemy kawałeczek tutaj naokoło. No i zawitamy na rynek, bo podobnoż rynek też jest bardzo fajny. Tak więc, taki plan. A tutaj mamy XIX-wieczny kościół. Tak powiedział nam pan przewodnik. No i takim jakby ostatnim punktem tutaj do zwiedzania jest synagoga. W sensie to jest budynek synagogi, ale jak widzicie, mamy tutaj centrum handlowe i sklep odzieżowy. Tak więc, no właśnie, przerobili to po prostu na sklep. No ale tak naprawdę najważniejszym punktem w tym mieście był zamek i muzeum. No i całkiem fajne. Tak więc no, można przyjechać sobie obejrzeć, ja nie mówię, że nie. Jadę gdzieś tam po drodze, jak najbardziej. No w każdym razie, no tu kończymy naszą 3-dniową wycieczkę. Wszystkim serdecznie dziękuję za oglądanie i no, do zobaczenia następnym razem.